Tekst manny na 21 marca Miłujcie nieprzyjaciół waszych, błogosławcie tym, którzy was przeklinają. Dobrze czyńcie tym, którzy was mają w nienawiści, i módlcie się za tymi, którzy wam złość wyrządzają i prześladują was. Ewangelia Mateusza rozdział 5 werset 44. Komentarz parauzyjny Oto sposób sprawdzenia rzeczywistego usposobienia swojego serca wobec nieprzyjaciół. Czy mógłbyś z radością wyświadczać im dobro i pomagać w miarę swoich możliwości, by mogli dostrzec błąd w swoim postępowaniu i przezwyciężyć go? Czy potrafisz czule modlić się za nimi, cierpliwie znosić ich słabości, ignorancję? Brak postępu i starać się szlachetnym przykładem pokazać im doskonalszą drogę. Jeśli tak, to pogardzasz grzechem, a nie grzesznikiem. Powinieneś nienawidzić grzechu, lecz nigdy nie grzesznika. Miłość do bliźniego nie może ustać, dopóki nieomylny sąd Boga nie ogłosi, że grzech i grzesznik są nierozłącznie ze sobą związani. Reprint numer 1330. Komentarz epifaniczny. Doskonałą miłością jest miłość do nieprzyjaciół. Nie ma też w miłości niczego trudniejszego do rozwinięcia, jak miłość do nieprzyjaciół. Ten, kto potrafi miłować, błogosławić, świadczyć dobro i modlić się za swoich nieprzyjaciół, jest naprawdę bogaty w charakterze. Jeśli utrzyma tę zaletę niezachwianą aż do końca, zapewni sobie wejście do wiecznego królestwa, ponieważ posiadanie tej zalety jednocześnie oznacza posiadanie właściwej miłości do Boga, Jezusa, braci i rodzaju ludzkiego, co w sumie składa się na doskonałą miłość. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. Druga Mojżeszowa rozdział 23 wersety 4 i 5. Gdybyś natrafił wołu nieprzyjaciela twego, albo osła jego błądzącego, zwrócisz, a dowiedziesz go do niego. Jeśli byś ujrzał, że osioł tego, który cię ma w nienawiści, leży pod brzemieniem swojem, a zali zaniechasz, abyś mu pomóc nie miał. Owszem, poratujesz go pospołu z nim. Przypowieści Salomonowe rozdział 20 werset 22, nie mów, oddamy złem. Oczekuj na Pana, a wybawi Cię. Rozdział 24 werset 29, nie mów, jako mi uczynił, tak mu uczynię, oddam mężowi temu według uczynku jego. Rozdział 25 Werset 21. Jeśli żeby łaknął ten, co cię nienawidzi, nakarm go chlebem, a jeśli by pragnął, daj mu się napić wody. Ewangelia Łukasza Rozdział 6 Wersety 27 i 35. Ale Wam powiadam, którzy słuchacie, miłujcie nieprzyjacioły wasze, czyńcie dobrze tym, którzy was mają w nienawiści. Owszem miłujcie nieprzyjacioły wasze, i czyńcie im dobrze, i pożyczajcie, nic się stąd nie spodziewając, a będzie wielka zapłata wasza, i będziecie synami najwyższego, albowiem on dobrotliwy jest przeciw niewdzięcznym i złym. Rzymian rozdział dwunasty wersety czternasty, siedemnasty, dziewiętnasty i dwudziesty. Dobrożeczcie tym, którzy was prześladują, dobrożeczcie, a nie przeklinajcie, bracia, nie bądźcie mądrymi sami u siebie, żadnemu złem za złe nie oddawajcie, obmyśliwając to, co jest uczciwego przed wszystkimi ludźmi. Nie mścićcie się sami, najmilsi, ale dajcie miejsce gniewowi, albowiem napisano, mnie pomsta, a ja oddam, mówi Pan. Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go, jeśli pragnie, napój go, bo to czyniąc, węgle rozpalone zgarniesz na głowę Jego. Ewangelia Mateusza rozdział 5 wersety od 10 do 12 i od 45 do 47, błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy Wam złorzeczyć będą, i prześladować Was, i mówić wszystko złe przeciwko Wam, kłamając dla mnie. Radujcie się, i weselcie się, albowiem zapłata Wasza obfita jest w niebie siech, tak bowiem prześladowali proroki, którzy byli przed Wami. Abyście byli synami Ojca Waszego, który jest w niebie siech, bo on to czyni że słońce jego wschodzi na złe i na dobre, i deszcz spuszcza na sprawiedliwe i na niesprawiedliwe, albowiem jeśli miłujecie te, którzy was miłują, jakąż zapłatę macie? A zarz i celnicy tego nie czynią? A byście tylko braci waszych pozdrawiali, cóż osobliwego czynicie? A zarz i celnicy tak nie czynią? Ewangelia Łukasza rozdział 23, werset 34. Tedy Jezus rzekł, Ojcze, odpuści im, bo nie wiedzą, co czynią, a rozdzieliwszy szaty jego los o nie miotali. Dzieje apostolski rozdział siódmy, werset 60, a klęknąwszy na kolana, zawołał głosem wielkim: Panie. Nie poczytaj im tego za grzech. A to rzekł uszy, Zasnął. Pierwszy korentów rozdział 4 wersety 12 i 14. I pracujemy, robiąc własnymi rękami, gdy nas hańbią, dobrożyczemy, gdy nas prześladują, znosimy. To pisze, nie przeto, abym was zawstydził, ale jako dziadki moje miłe napominam. Pierwszy Piotra rozdział drugi werset dwudziesty trzeci któremu gdy złożyczono, nie odłożyczył, gdy cierpiał, nie groził, ale poruczył krzywdę temu, który sprawiedliwie sądzi. Pieśni 322, 105, 134, 93, 130, 136, 25 Wiersze Brzasku 10 Opowiedz mi o Mistrzu Lektura uzupełniająca, reprint numer 2957. Pytania, co ten tekst oznaczał dla mnie w tym tygodniu? Jak postępowałem, postępowałam w jego świetle? Co mi w tym pomagało lub przeszkadzało? Jaki był skutek? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.